Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dominik, a to jest FIFA 16 Ultimate Team. Jak widzicie, zaczynamy czwarty sezon. Od nowa. Pierwszy raz nagrywam od początku i chcę tak zrobić, że jeśli będzie mi się udawało, to będę wszystko nagrywał, a jeśli nie, to po prostu będę sobie grał tak jak zawsze, czyli grał. A tak na serio, to bez paplaniny chyba będziemy grać, bo wiecie, ja tak lubię sobie zaczynać fajne odcinki, bo to może to nie było śmieszne, ale chcę sobie coś spróbować, odczekać i historia pusta. W ogóle na ten bilans nie patrzcie, te 136 porażek, to nie o to chodziło, bawiłem się draftami i chciałem sobie jakby paczki, wiecie, paczki te PTD, ktoś do mnie napisał, czekajcie. Teraz nagrywam. Jeden nagrywam, proszę mi pisać. Dobra. Ja sobie wierzę mecz, mam nadzieję, że przeciwnik nie będzie za mocny. Bo jeśli będzie mocniejszy ode mnie, to no, nic, to ustąpię. W ogóle wszyscy na maksa są... Tak. Tylko tu się kontrakty kończą. Konopiance prawdopodobnie się kończy kontrakt. Tu 5, dobra. Kontraktami zajmę się kiedy indziej. Teraz gramy. W poprzednim sezonie, to był piąty sezon, tak? Piąty sezon był. Tak. Jeden ten ciął. Zobaczycie, jak jest tak, jak się ktoś myli. No. Nie wycinam nic. Ten odcinek będzie bez ciąć. Znalazłem tam kogoś i... O, ktoś z chusty. Ale ma straszne... Nie grać, będą takie lagi. Ja nie gram z takimi opóźnieniami, pierwsze. Grałem piąty sezon i nie przegrałem ani jednego meczu. Wygrałem wszystkie 7, które były dostępne i zdobyłem mistrzostwo. Dlatego mam 7 tysięcy końców. Nikogo nie kupuję, bo patrzcie, no... Nie opłaca mi się zbierać ani na Neymara, ani na Messi. No na Neymara, no to musiałbym wydać 200 kafli. Czyli 200 tysięcy końców, bo tyle jest teraz wart Neymar. W sumie to jakoś tak. Bale chyba to samo, albo Bale jest nawet tańszy. Bale koło 10 tysięcy może kosztuje. Pod stówę podchodzi. Kurde, nie chcę grać z takim opóźnieniem, bo to będzie masakra. Ta tam nikogo nie znajdzie, nie? Nie znalazł kogo. Jakie opóźnienia są, patrzcie! No będą lagi? Dobra, spróbuję. A się będzie lagować. Dobra, te. Chcę, żeby lagowało tylko. Gdybycie lagować, to będzie katastrofation. Aha! 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 Ej, wywali z meczu, zobaczy się. Raz, dwa, trzy. Nie, gramy! Na serio, gość ma taki skład? Nie, co on robi w piątej lidze? Dobra, nie laguje, możemy grać. Zacono połączenie z przeciwnikiem, ma podmeczowy. To świetnie. Nie gadaj, że ja, mnie wywaliło, bo ja mam internet. EA Sport, gówno. Super, wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że opuszczę mecz, nie? Proszę, dajcie go. Serwery to jest gówno, nie mogę się z kolegą połączyć. Nic się nie da. Kompletnie nic. Kiedy... Nie mogą się powinienem jakoś skontraktować ze Steamem. I Steama. Ja wolę na Steamie FIFA niż tutaj.
są opóźnienia pizdy. Tevez, Tevez, Lewandowski, Schürrle, Thiago, Götze, Costa, Alaba, Ilena na bramce, Orone, Manaldo, Benatia i Piszczka. No skład, no o, dobry, no nie powiem. Ja ten, jak będzie potrafił grać Lewandowskim i TVN z przodu, to może mnie rozwalić. Ale my się nie damy. Bo my jesteśmy dobrzy. To nie lakować. Nie, bo do lagi to się nie da grać oczywiście, nie? Pomin to! Wiem, że to jest idiota. No chłopie, cutscenek nigdy nie widziałeś. No proszę cię. To sobie GTA kupi, byś miał cutscenki. A właśnie słyszeliście, że Cup Normal nie być 16? 17? Oj, będę płakał. Nie, na jakim miastem nie będę grał? Da. Ofensywny. Wysoki pressing. Jedziemy z tymi ciolniasami. Mam ich na patrzcie, bawił się? Będzie się bawił, tak? Dobra. A ci pokażę, to jest prawdziwa zabawa. Ej, lagi są. No lagi są, widzieliście? To lagi są. Moje włącze nie było w sumie ten. Patrzcie, widzicie? Serwery EA. To jest coś pięknego, nie? Serwery EA Sport. Dlaczego gościu nie chce powtórek pomijać, nie? Kurna mać. Przegrałem, bo wszystko spoko. Mam dużo miejsca, lecimy. Musimy sobie piłkę. Patrz, no jakie lagi. Kurde, boczna siatka. Ale dlaczego? A to jest EA, to już jest nie nasza wina. Po prostu EA Sport. EA Sport, CD Game, pieprzy. Serwery wszystkie, które w ogóle nie wiem, o której to jest FIFA 15. W 15 nie grałem tak dużo w Ultimate, więc nie wiem jak tam jest, ale w 16 to jest katastrofa. Jeśli w 15 było to samo, to naprawdę ludzie... Katastrofa. Z kolegą na online połączyć się nie mogę. Po prostu nie łączy nas. Czemu? Nie wiem. No, jak ty go przepchałeś? Lol, widzicie to mi... Jeszcze ja foluję, jakim cudem? No i że gościu mnie przepchał, to jeszcze sfaulowałem go. No nie. Nie, wychodź. Spalony. Ach, nie wciskałem, żeby wychodził. To lol, to było dziwne. To jest Alaba, może, znaczy Alaba, Alba. Bym go dograł. Tu i nie stał. Aj, trochę złoromane podanie do Iniesty poszło. Dobra, teraz to ja bym przerwał. Jakie lagi! Lugi! Co to było za podanie? Dobra, przyjąłem. Faul! No i tu faulu nie ma, nie? Ja tam nie wiem co mu zrobiłem, kopłem go w dupę. A tu faulu nie ma, tak? Serwer, sędziowanie w FIFA 16. No tak, on... Nie wiem, nie rozumiem tej gry sami. Nie, patrzcie, znowu lag, no i znowu kółko śmierci się kręci. Te podania górne też są tak zrąbane, nie da się nimi grać. Ja lekko się sam on kopię, jakby miał wybijać, nie? To jest naprawdę katastrofa czasami. Kto nie go broni? Gol! Leno go na niego broni, nie? Chyba tak, Leno. Leno, czy to ty? Ale to strzela do ten niedoceniony u mnie w zespole, czyli
sam nie wiem. Konopianka, właśnie, on jest dobry, ale on jest przeze mnie niedoceniany, po prostu gra, ale tak trochę jak Ronaldo, że tak powiem. Jest taki Ronaldo, wiecie? A ten. Pff, świetnie. To jest Ronaldo, a ten, a Griezmann to jest Messi. No i patrzcie, znowu gościu w stanie. Jak tu by był faul, nie? To bym się, nie wiem, zdenerwował bym się na tą grę. O fajną bym się na tą grę i. Znaczy o faul, nie wiem co w ogóle powiedziałem. Nie słuchajcie mnie. Za Griezmann, czyli ten cały Messi tak zwany, wiecie, patrzcie. Chodzę nim. Nie no, uwielbiam grać tym zespołem, po prostu mi się nimi gra tak fajnie, że mogę nimi grać, grać i grać i grać i grać, a gościu niech wychodzi, bo należy się. Proszę tu mi rage quit i skoczę szybki odcinek i będzie GTA i pokażę, że ja jestem dobry w FIFA. Więc czekam na was w 17, jeśli kupicie sobie 17 na PC-ta. Origin proszę mi podać w opisie i zmierzymy się. W sumie wy macie lepiej, bo wiecie jak ja gram, tak? A ja nie wiem jak wygrać. Ale zobaczymy, zobaczymy sobie. Chyba dołożył pada. Wiecie? Nie gra. Chcę trochę zniżej, za nas jest zrównoważony teraz. Po co mam nimi uciekać do przodu? Dobrze, dobry faul, dobry faul, dobry faul. Tylko żeby kartki za to nie było. No dobra, nie będzie kartki. Czy będzie kartka? Ale gościu tego nie chce pomijać, no. Ej, no szybciej mecz skończymy jak tego, jak to będziesz pomijał, no chłopie. To jest logiczne, nie? Jak on myślał, że on chce do tego kąta trafi, to się takim strzałem. Popatrzcie. Tebezik. Ślisk! O kurde, ale się pomyliłem. Widzieliście ten ślisk? Ja myślałem, że go zabiję tam, nie? Czyli ja zablokowałem! Ładny gol, ładny. Ja w tej chwili nienawidzę wyników powyżej 2-0, bo zawsze jest tak, że gościu mi zastrzeli dwie bramki i dupa, nie? Łap. Dobrze, dyga! He, ale mówię na niego dyga, bo on jest taki dygas, wiesz? O, ja zacząłem, dobra, gol. Nie za plecy, no, nie wierzę w tą grę, nie? Po co w ogóle poszedł do przodu? Przecież jesteś obrońcą, nie napastnikiem. No gościu, pomiń to. Griezmann, stawaj, luju. No nie mogę w zawodnika zmienić. Gice, ale co mi te gemi się, że takim strzałem? To nie leno. Hej, to nie leno. Naprawdę, mówię ci, to nie leno. Ale czego nie chcę pomijać? Nie wiem, jak gram z jakimś dzieckiem lub coś, nie wiem. Kurde. Chłopie, będziesz na YouTubie, wiesz o tym. Masz, w sumie ja mam nick YouTube, to powinien wiedzieć, że nagrywam. Tak rzucił na Benzema, ale tak centralnie. Dupa. Zwieź wysoko. Dobra, jeździmy. Cijemy tam. Trzeba bramki nas. O kurde, ale on nie chciał mi skręcać. Aj, nie o to mi chodziło. Nie tak, nie w tym momencie miałeś to zrobić. W ogóle ja chyba źle nacisnąłem wtedy. No patrzcie, jakie lagi. O kurde. Flisk. Czerwony Ramos. Zaraz tu wyleci. Co, będzie czerwona czy żółta? Żółta, panie, no. Zresztą uważaj z tym Ramosem, bo kurde będzie lipa. Co ja bez tego to zrobiłem? Bez sensu, ale no. Dobra, patrz, opa, Lewandowski się kłóci. Lewandowski, uspokój się. No powiem! Powiem to! Szkoda, że nie mogę pisać, bo bym go powyzywał na czacie. Tępa idiot, tępy idiot. No co on próbuje tych strzałów z dystansu? Nie umiesz, a strzelasz, no chłopie. Szanujmy się. O, pośmieszam się trochę. Ale bym miał... O, ty wycofał. Dobra. Do Griezmana. Griezmann do środka. Dobra, pomijamy tutaj trochę. Oj! No prawie.
Czego mi przemieniło? LOL. Aj! Jakby to doszło. No to serce jakoś się. Spada na dół. Nie będzie jechał. Ojojojojoj. Trochę dobra. Nie! Dlaczego z lewej? Ja chciałem technicznie z prawej. Trochę zrąbałem. Dobra, 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 dobra. Patrz, masz... Modric! 2-0, dziękuję, do widzenia. Czekaj, bo teraz będą powtórki. Ten film potrwa 20 minut. Gościu, pomiń to. Dobra, gramy dalej. Nie chcą się gaśnie i wyjdzie z tego meczu, kurde. Ja szybciej zakończę i będzie, a nie no. Gdzie mi się tutaj kur nakręcił pod tym szkubanie. Które wykorzysta teraz pauzę i tyle. Lubię się bać na analogię, po prostu to jest taka frajda. No i nowy lag serwerów. Gdyby mi teraz waliło serwer, nie? To bym się tak wkurzył. Jeszcze mi nie zaliczyło meczu. Nie, no to po prostu foch na jej... Aj. Foch na jej do końca życia. Kurde, też mi te podania, żeby mi poprawili te podania w 17, bo to jest naprawdę katastrofa w tej chwili. Dobra, że on to złapie za linią, nie? Ale by ubijala. Kurde, przegrałem głupę. I co to było? Dlaczego na dziś nie dam przebieg? Gram na tego. W ogóle nie mogę wygrać główek. Muszę coś zrobić, żeby oni główki wygrywali. Kurde, muszę mu bramkę strzelić. O, gościu się trochę za bardzo rozleniwia i mnie to denerwować zaczyna. Muszę mu bramkę, żeby się uspokoił, chłopak. Ja nacisłem lekko! Ty, dobiegłem. Patrz, gol! Nie wierzę! Nie wierzę, w poprzeczkę trafiłem! Nie wierzę, w poprzeczkę trafiłem! No żeby was, kurna! Tam nie wiem co... Poprzeczkę. No faul. Kurde, spalony. Tak nie trafiłem. Mujin, ty uważaj na te spalone. Sam jesteś spalony, możesz się pomylić. Nie, nie mogę się cofnąć. Metr tu bardziej tu. Do siebie. O kurde, źle obliczyłem. Co mi tam kosisz? Ty, no nie tu chciałem w ogóle podać, widzisz, że uciekał, a chciałem, no i nie z ty. O ty, tutaj tym piszczkiem to mi nie szalej. Ja ci tam poszaleję zaraz, ty. Ja bym tu podał. Zakomiesz, zakomiesz! Jaj! Chciałem za kołnierz, patrzcie. Trochę za mocno. Ładnie za kołnierz wpadło. No kurde, mało brakło, aby za kołnierz mu wpadła. No
Ale no patrz, on przyjmuje tą piłkę 2 godziny. Czekaj, uciekaj, uciekaj tam. Czekaj, bo mi wyminęło wszystkich. No co tutaj zaczęło? Wyjdź. Pięknie. No co jest z tymi serwerami? Gol. Nie no! No nie! Ja to mam pecha, nie? Ja to kurna mam takiego pecha w tej chwili. 2 poprzeczki. Co? Nagrywam teraz, nie widzisz, że coś robię? To mi muszą tu chodzić, nie? No rusz tą dupę. Kurde, mać, musiałem się podrapać. No jak on to złapał? No nie gadaj tyle, bo... No tu się jeszcze jedną bramkę. Widzę, nie jestem. Widzę. Rzuć! Nie do tyłu, idioto! Dałem do przodu! I ten padzida mi do tyłu dośrodkowała. Ja go tam chcę z tego lobnąć, bo on wychodzi bramkarzem. Wszystko. Świetnie, po prostu ja uwielbiam nimi grać, nie? Dobra, on ruszył. Zdążyłem podać. Kurde, piłka sami mi pod nogi podbiega, no co mam zrobić? Miasta. Jeszcze trafiłem do pustej bramki, no nie wierzę, nie. Dlaczego? Trafiłem do pustej bramki. A uderzyłem normalnie lekko, nie? Patrzcie. Nie pokażę. Na razie to ladzi. Kur. Czego Griezmann strzelał z prawej nogi? Ten mecz trwa chyba 2 godziny, nie? Nie, może go wytnę, wiecie? Muszę powycinać po prostu najlepsze momenty i tyle. No nic. Świetnie. Nie tu chciałem podać w ogóle, nie? No i po moim głupim błędzie, bo chciałem podać na dół, to ten tempak musiał podać tam, no! Jesteś dobry, idioto. No co za tempak, dzida, no? Dobra, faul. Nie wiem, kim mówię. Dobra, spróbuj. No Boże. Całej siły. Idź pan w piździet! Czy co zrąbałem, bo mogłem to lepiej rozegrać, a... Dobra, koniec tego meczu, najważniejsza wygrana. A trochę taka do dupy, ale wygrana.
Ja chyba powycinam te momenty, bo one są naprawdę za długie. Za długi ten mecz był po prostu z tymi ścinkami, to była katastrofa, nie? Dobra, więc co, jeśli ci się odcinek podobał, nie zapomnij całej łapki w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał, wejść na fanpage'a, polubić go. I zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, na razie i cześć, i pion ode mnie.